W takim razie teraz test kamery w ruchu. Trzymam ją w dłoni, możecie skierować obraz do dołu. No, dłonie nie widać, właściwie fragment dłoni tylko widać, ponieważ częściej jest w polu martwym kamery. Możliwość oczywiście cały czas podglądu na smartfonie, no to jest w ogóle genialna rzecz, ponieważ nawet z dużej odległości mogę, sądzę, że z dużej odległości, właściwie nawet może to sprawdzę zaraz, z jak dużej odległości mam przesyłany obraz, więc to jest w ogóle genialna rzecz. Z pierwszych moich prób wynika, że ten ruch nie jest zbyt estetyczny dla osoby oglądającej. Te pierwsze próby, co prawda, były w ciemniejszym świetle, ale obraz wydawał się taki przerywany, szarpany. W tej chwili nie widzę tego zjawiska na podglądzie. Mam nadzieję, że ono ustąpi. No w ogóle piękna sceneria, mimo tego, że drzewa są bezlistne i jest właściwie końcówka zimy. Ale rzeczywiście na podglądzie wygląda to bardzo pięknie, dlatego że kolor nieba jest oddany, jest po prostu niebieski. Widać bardzo kontrastowy obraz. Widać bardzo ostre gałęzie drzew i gałązki nawet. Także wygląda to bardzo, bardzo fajnie. Kamera jest na takim bardzo śmiesznym, małym trójnogu. Zrobiłem zdjęcia tego trójnogu i gdzieś tam w opisie go wrzucę, w opisie filmu. I oczywiście trzymam kamerę za tenże właśnie trójnóg. Jego nie widać, ponieważ jest ukryty w dłoni i ta część jego najbliższa kamery jest ukryta w martwym polu. Natomiast co tak mi się wydaje jest istotne, zwłaszcza przy moim szczęściu do różnych nowinek technicznych, to jest to, żeby kamerę bardzo mocno, zdecydowanie przykręcić do tego trójnogu, dlatego że, nie wiem, tak sobie wyobrażam, że może ona po prostu w trakcie takiego kręcenia odpaść. No, chyba to mało prawdopodobne, ale znając mojego farta do tego typu przedsięwzięć, to najprawdopodobniej, nawet jeżeli jest to mało prawdopodobne, to mnie by to odpadło. W związku z tym no, dołożyłem wszelkich starań, żeby to dość mocno przykręcić. Oczywiście cały czas idąc w tej chwili mam podgląd 360 dookoła. Nie tylko widzę obraz tej soczewki, która jest skierowana na moją twarz, ale również widzę z tylnej i to przejście obrazu z przedniej soczewki do tylnej jest bardzo płynne. Ja przynajmniej na smartfonie nie widzę tutaj tej nieszczęsnej linii łączenia obrazu. Prawdopodobnie na ekranie monitora komputera taka linia być może będzie widoczna, ale mam wrażenie, że będzie to mało istotne. W tej chwili kamerę umieszczę pomiędzy swoją twarzą a pomnikiem saperów, tak więc ta linia łączenia obrazu z dwóch soczewek będzie prostopadle do tej białej linii, o, może w ten sposób, czyli soczewka jest skierowana jedna na moją twarz, druga bezpośrednio na pomnik, natomiast linia łącząca te dwa obrazy będzie przebiegała prostopadle do tej linii. W międzyczasie przejrzałem obraz z tego pierwszego nagrania i zorientowałem się, że dźwięk już jest praktycznie niesłyszalny lub słabo słyszalny z odległości 6 metrów, dlatego że ten dystans zmierzyłem swoimi krokami. W odległości 3 metrów myślę, że to jest rozsądna granica, z której należy do tej kamery mówić. No z tej odległości oczywiście nie ma najmniejszego problemu, ten dźwięk powinien być bardzo dobrze, wyraźnie słyszalny. Inna rzecz mnie zaniepokoiła, mianowicie wtedy, kiedy zanikał dźwięk spowodowany zwiększającym się dystansem pomiędzy mną i kamerą, wtedy bardzo wyraźnie było słychać szum. Myślę, że to jest taki szum związany z ruchami Browna, to jak ktoś tam siedzi w fizyce, to mniej więcej będzie wiedział, o co chodzi. Podobne zjawisko jest wtedy, kiedy przytkniemy szklankę otworem do swojego ucha albo muszlę. I wtedy no, dzieci mówią, że to słychać szum morza, to po prostu są ruchy, tak zwane ruchy Browna, czyli ruchy cząsteczek powietrza, które w ten sposób uderzając o ściany szklanki lub w tym przypadku membranę mikrofonu, ten dźwięk wydają. To jest dość irytujące, powiem szczerze, i być może trzeba będzie pomyśleć o wyprowadzeniu tego dźwięku na zewnątrz i zgrywaniu go w jakiś inny sposób. Podobnie zorientowałem się, że nawet jeżeli mój głos zanika,
ponieważ już tę odległość 3 metrów przekroczyłem, to mimo to słychać bardzo odległe dźwięki. Na przykład w pewnym momencie słyszałem dźwięk karetki, a może to była kolumna rządowa, nie wiem. Znaczy to mówię bez sarkazmu oczywiście. Natomiast było również słychać szum ulicy, tak mi się wydawało przynajmniej. Natomiast w tej chwili już poszedłem znacznie bliżej do tej trasy i myślę, że ten dźwięk jest znacznie lepiej słyszalny. W ten sposób kamerę trzymając w dłoni oczywiście można prowadzić w różnym położeniu w stosunku do swojego ciała. To nie wiem, czy będzie to miało jakiś dodatkowy efekt. Wiem, że ta zmiana perspektywy w przypadku kamery tradycyjnej ma duże znaczenie, ponieważ przechodzimy z tak zwanej perspektywy żabiej do ptasiej i tam to rzeczywiście może robić wrażenie. Natomiast sądzę, że w tym przypadku, sam jestem ciekaw, jak to będzie po tym wyglądało, ale w tym przypadku ma to chyba mniejsze znaczenie, ponieważ i tak cały czas widzę obraz 360 stopni. No, przy okazji odwiedziliśmy pomnik saperów. W takim razie za chwilkę wykonam zrobię trzeci film, w którym odejdę od kamery na większy dystans. Mam nadzieję, że ktoś mi tej kamery tu nie buchnie. W każdym byłoby śmiesznie. A przynajmniej sobie nagram twarz osoby, która by to ewentualnie wzięła, ponieważ mam ją cały czas na podglądzie na smartfonie. Niemniej spróbuję zobaczyć, z jakiego dystansu będę widział jeszcze obraz kamery.